10 lat. 10 lat temu nie mieliśmy możliwości uprawiać sportów. Po prostu nie mieliśmy gdzie. Pobawić się piłką po zajęciach w szkole było dla nas po prostu marzeniem. Ale po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wszystko się zmieniło. Zmieniło się w lepszą stronę. W tym momencie w Growie Ławeckim mamy dwa sportowe obiekty Orlik. Około 1,5 miliona złotych było wykorzystane na budowę każdego. Na całe województwo warmińsko-mazurskie jest ich około setki, a na całą Polskę mamy tysięcy takich obiektów.